ja jestem Lego Game, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Na tym odcinku pokażę Wam, jak zbudować świąteczną choinkę w Minecraft. I to jest już czwarty odcinek z serii 31 odcinków, bo jak nie wiecie, a może i też wiecie, przez 31 dni, czyli przez cały grudzień, nagrywam codzienne odcinki z Minecrafta, z Robloxa, z Fortnite'a i jeszcze pewnie z kilku innych gier. Więc jak chcecie być na bieżąco i żeby nie przegapić żadnych takich odcinków, to zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i możecie też wbić na Discorda, link w opisie, mordeczki mleka, a my już Dobra, będziemy potrzebować takich rzeczy jak kłoda świerkowa lub jakieś inne drewno, liście, ja polecam brzozy i szyby, jakiego koloru chcecie, ja wybrałem niebieskiego, żółtego i czerwonego i słupki kresu do oświetlenia choinki i ewentualnie wełny do prezentów. To pierwsze co robimy to stawiamy 5 bloków wzwyż drewna lub kłód, jak kto woli. I jak to już zrobimy, to robimy tak jak na odcinku. I lecimy ze schodkami w dół. Tutaj będziecie mieli przyspieszone tempo. Dobra, i jak to już zrobicie, to kładziecie szyby w różnych miejscach, gdzie Wam się podoba. I dajcie mi chwilę, to ja postawię wszędzie, gdzie się da. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Dobra, jak widzicie, trochę tego postawiłem i teraz trzeba postawić troszkę słupków kresu. I na samej górze tej choinki kładziemy jeden słupek kresu jako gwiazda betlejemska. I na sam koniec dajemy wełnę dookoła choinki jako prezenty. Każdy może dać sobie jaki kolor chce i ile tego chce. Ja dałem akurat tyle, bo tyle mi się podoba i myślę, że to jest wystarczająco. No i to by było już na tyle w tym odcinku. Jak nie chcecie przegapić żadnych kolejnych odcinków, możecie zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka i pa, pa!